Dzień dobry. Wiele razy zauważyłem w komentarzach pytania odnośnie gigantów, olbrzymów, jak zwał, tak zwał. Skąd się wzięli i czy jest coś więcej o nich niż to, co można wyczytać w Hobbicie? No i oczywiście mógłbym odpowiedzieć coś w stylu, że są porzuconym pomysłem, że nigdzie indziej nie występują, tak jakby dosłownie, bo w żadnej innej książce nie ma już wzmianki o nich albo o tym, że bohaterowie w danym momencie widzą jakiegoś olbrzyma. No ale kim bym był, gdybym nie spróbował podejść do tego troszkę inaczej? I ostrzegam, że materiał będzie bardzo luźną dywagacją o olbrzymach. Informacji o nich jest bardzo mało, więc będę sobie orbitował wokół tego tematu i mogę nawiązywać do innych tematów. I niestety taki materiał, który dodam właśnie na YouTube, nie ma możliwości ewentualnej edycji. A to, co właśnie tu usłyszycie, będzie w dużej mierze moimi własnymi przemyśleniami i spostrzeżeniami, więc gdybym miał coś zedytować, to będzie to w komentarzu. Ogólnie olbrzymi pojawiają się dosłownie na chwilę w książce Hobbit w rozdziale czwartym zatytułowanym Górą i Dołem. Cała kompania wtedy wyszła z domu Elronda i udała się w drogę przez góry mgliste, no i po drodze zastała ich burza, pioruny rozświetlały nocne niebo, deszcz psuł im humor jeszcze bardziej, ale co najgorsze i najdziwniejsze, co jakiś czas kamienie przylatywały niedaleko nich. Jak się później okazało, gdy cała kompania znajdowała się na półce skalnej i widziała właśnie jak giganci, olbrzymowie z radością podnoszą właśnie głazy i rzucają nimi w siebie albo w przepaść. Gdzie gdy taki głaz upadnie, no to oczywiście powoduje, że kolejne głazy osuwają się ze zbocza, no i łamią drzewa na stokach. Jak jednak zgaduję, większość ludzi kojarzy tych skalnych olbrzymów z filmu Hobbit, gdzie ta krótka notka z książki zostaje zamieniona w taką dosyć długą, dramatyczną scenę, jak dobrze to pamiętam, ale ja zostanę przy książce. Thorin to spotkanie z olbrzymami skomentował dosyć zabawnie, że cała ta próba przejścia tędy jest na nic, bo jeśli wicher ich nie zmiecie, deszcz nie zatopi albo piorun nie ustrzeli, to olbrzymy są gotowe zabawić się z nimi w piłkę nożną. No i tutaj, jak i w kilku innych miejscach książki Hobbit, widać, że książka kierowana była właśnie bardziej do dzieci i nie miała wtedy jeszcze zbyt dużo wspólnego z tym tak zwanym drugim światem Tolkiena. Ogólnie poza tym wspomnieniem o olbrzymach to pojawia się jeszcze lekka wzmianka o nich w pierwszym rozdziale Hobbita, że Gandalf coś tam o nich opowiadał Hobbitom, jak to pamiętał Bilbo, oraz jeszcze jest, że Gandalf wspomniał po ucieczce z goblińskich pieczar, że musi znaleźć jakiegoś olbrzyma o łagodnym usposobieniu, który zatarasuje wejście goblinów i już nigdzie więcej w Hobbicie nie pojawiają się jakiekolwiek nawiązania do olbrzymów czy gigantów. Nie mogę powiedzieć, że nie pojawiają się jakiekolwiek inne wzmianki o olbrzymach w innych książkach, bo owszem są, ale często są one jako jakieś wspomnienia starej legendy czy baśni, jak to było chociażby we Władcy Pierścieni, kiedy sam wspomina o olbrzymach, którzy wyglądali jak drzewa, co można sobie akurat łatwo wytłumaczyć, że byli to najprawdopodobniej entowie. Tak samo często określane były po prostu trolle jako olbrzymy, no w sumie dla Hobbita to nawet człowiek może być olbrzymem. Istnieje również legenda rozpowiadana przez taką ludność, jakby to powiedzieć, rdzenną z terenów około Gór Białych, że same Góry Białe zostały wzniesione przez jakichś olbrzymów oraz że Minas Tirith musiało zostać wręcz wyrzeźbione przez nich z kości ziemi. No i jedna z tych legend mówi również, że olbrzym imieniem Tarlang potknął się podczas taszczenia dwóch wielkich skał, no i upadając skręcił sobie kark, czy też złamał sobie szyję, jak chcemy dosłownie tłumaczyć broke his neck. Inni jednak nie robili nic z jego ciałem, oczywiście chodzi o olbrzymów, i tak zostało ono tak jakby wchłonięte przez ziemię. Wtedy głowa tego giganta stała się szczytem Dol Tarlang, jego szyja stała się doliną zwaną Ostrogą Tarlanga, no a te dwa wielkie kamienie, jakie taszczył olbrzym, czyli Kul Veleg, wielki ładunek, i Kul Bin, mały ładunek, stały się kolejnymi dwoma szczytami. No i właśnie jest to legenda rozpowiadana na terenach Gondoru, jak wspomniałem. Ludzie mieszkający tam nie chcieli wierzyć w to, że te wspaniałe miasto jak Minas Tirith, Pelargir czy różne inne wieże warowne, stare drogi, zrobili ich przodkowie z Numenoru i wymyślali właśnie takie różne teorie, że jakiś olbrzym to musiał zbudować. No bo w sumie nawet w tym naszym realnym świecie są takie teorie, że te góry musiał jakiś olbrzym poddźwignąć. Ale tak prawdę mówiąc, poza tym, w tekstach, które uważa się za kanoniczne, nie ma ani jednej wzmianki tłumaczącej cokolwiek odnośnie tych olbrzymów.
Wygląda więc na to, że Olbrzymi to po prostu porzucony pomysł, jaki Tolkien stworzył kiedyś, dodał go do Hobbita i innych książek, tych starszych, takich jak na przykład początkowe wersje Silmarillionu, bo w The Lay of Leithian czy Tale of Tinuviel pojawiają się wzmianki o olbrzymach, a ściśle mówiąc o dwóch, o Nanie i Gilimie. Nan, jak to można wyczytać, miał być gigantem olbrzymem z drewna, z drzewa, a Gilim z kamienia, co łatwo może naprowadzić kilka osób na taki jakby fakt, że Nan mógł być także zwany Entem. No pierwotnie giganci byli o wiele ważniejsi w tym całym tolkienowskim legendarium, bowiem zaliczali się oni do stworzeń spaczonych przez Morgotha, tak zwanych Uvanimo, jak dobrze wyczytałem, albo Uvano. Dalej w procesie tworzenia giganci zostali rozdzieleni na właśnie tych drzewnych, leśnych i kamiennych, skalnych, no i zostali właśnie również zaliczeni do tak zwanych Earthlings, co jak mi się wydaje oznacza po prostu mieszkańców Ardy, czyli te stworzenia ziemi. W tym miejscu taka mała edycja, bo znalazłem błąd. Otóż olbrzymami Tolkien w ogóle początkowo nazywał, z tego co rozumiem, wszystkie większe istoty, które później właśnie wyewoluowały, w na przykład trolle czy enty. No bo właśnie enty powstały dopiero w momencie, kiedy Tolkien napisał czwarty rozdział trzeciej księgi zatytułowany Drzewiec. I chyba około roku 1948 ich historia została tak jakby doklejona do wcześniejszych wydarzeń. No i na przykład enty zostały wtedy dodane do opowieści, jak to krasnoludy zabiły Elu Fingola i ukradły Nauglamir. Tak więc coraz bardziej można chyba orzec, że te leśne olbrzymy o wyglądzie jak drzewa stały się właśnie entami. Ale jest to o wiele większa dywagacja na jakiś przyszły film i nie chcę tutaj się za bardzo o tym rozpowiadać, skoro rozpocząłem o tych kamiennych olbrzymach. Jednak ci właśnie, jak wspomniałem, tak jakby kompletnie wypadli z pamięci Tolkiena. Ciężko jest określić nawet, czy są to stworzenia ziemi, czy może to są jakieś twory w otoczkę których, w ciało których tak jakby wstąpił jakiś duch, no bo nie wiemy, czy wyglądali jak przerośnięci ludzie, czy jak zlepek kamieni, czy może jak jakieś wielkie trolle. Ale ze wspomnień Gandalfa o poszukiwaniu jakiegoś miłego olbrzyma do zatarasowania jakimś głazem wejścia do goblińskich pieczar, wywnioskować można, że te olbrzymy mogły być albo złe, albo dobre. Ale wydaje mi się, że byli raczej bezstronni i to bycie złym albo dobrym zależało w dużej mierze od ich humoru. Tak więc każda moja próba wytłumaczenia sobie, dlaczego olbrzymy pojawiły się tylko w Hobbicie, ale dalej słuch o nich zaginął, sprowadza się po prostu do zrozumienia, że albo pomysł odrzucono, albo Tolkien o nim zapomniał. No i fakt, są nawiązania do tych wcześniejszych pozycji, do późniejszych pozycji, ale są to tylko nawiązania i nigdzie nie ma zdania, które wprost by powiedziało, że to jest kamienny olbrzym. Wiersz o Berenie i Lúthien coś tam o nich wspomina właśnie, o tych olbrzymach. Że jeden z nich to był właśnie ten Nan, był wielki jak wiąz, no i mieszkał gdzieś na południu Ardy. A Gilim zamieszkiwał obszar tak zwany Araman, czyli gdzieś mniej więcej w tych samych rejonach, co cieśnina Helcaraxe tam na północy Ardy. No i to z tych rejonów właśnie mieliby się ci kamienni giganci wywodzić. Gandalf również wspomina, że Góry Mgliste nie są tym terenem, które ci giganci, olbrzymowie zamieszkiwali od początku, bo ten teren przed nimi należał do innych stworzeń, tych, które zwie się zmiennoskórzy, czyli do przodków Beorna. Więc można mi się wydaje tak chyba na siłę to połączyć, że z tego rejonu Araman ci giganci pochodzą, no i można też tak na siłę jak dla mnie połączyć to, że właśnie ci giganci przyczynili się do wypchnięcia jakiejś pomniejszej eksterminacji plemienia, z którego właśnie pochodzi Beorn. Wspomniałem też, że Hobbit to właśnie książka skierowana dla młodszego odbiorcy. Jest w niej dużo nawiązań do, jak nazwijmy to, naszego realnego świata. No i trzeba mieć na uwadze, że Hobbit powstawał w latach 30. XX wieku. W tamtym momencie nie było w ogóle połączenia z Silmarillionem, jeżeli chodzi o Śródziemie, które my znamy z Hobbita czy Władcy Pierścieni. I dopiero właśnie prace nad Władcą Pierścieni uświadomiły Tolkiena, że fantastycznie byłoby połączyć ten jego drugi świat z tym, który my znamy jako Silmarillion, właśnie z Hobbitem i jego nowo powstającym dziełem. No i to właśnie dlatego momentami między Silmarillionem a Władcą Pierścieni mogą być jakieś tam drobne nieścisłości. Ale po raz kolejny nie chcę za bardzo się o tym rozgadywać, a jedynie naświetlić wam, że jest potężne prawdopodobieństwo, że ci giganci mogli po prostu istnieć w Hobbicie, ale w późniejszym zamyśle już nie. No i w sumie jak poczytałem, to sporo osób tak właśnie uważa, że giganci nie mają miejsca obecnie w legendarium, że jak to się zwie, są niekanoniczni. Ale czy my tak możemy o nich mówić?
Pojawili się dosłownie na chwilę, ale tyle szumu, ile naokoło siebie narobili, według mnie nie zezwala na ich kompletne odrzucenie. Bo chcąc odrzucić obecność skalnych olbrzymów, musielibyśmy odrzucić całą książkę Hobbit, całą historię. No i to, że nigdzie więcej się jawnie nie pojawili, nie skreśla ich z listy stworzeń Ardy, bo przecież wampiry czy wilkołaki nie są odrzucone, a pojawiły się tylko w Silmarillionie. Jednak przez względy na wstępne zapiski o olbrzymach, ja uważam, że stali się oni właśnie chociażby entami. No bo czy wiedzieliście, że drzewiec, czyli Treebeard, oryginalnie był olbrzymem i to on, a nie Saruman, uwięził Gandalfa? Jak taka mała informacja potrafi wiele zmienić, co nie? Czy to był punkt zwrotny? Czy w tym momencie Tolkien stworzył entów? Myślę, że warto też tutaj przywołać, jak Tolkien stworzył słowo ent w ogóle. Wzięło się ono ze staroangielskiej formy, którą na ekranie widzicie i która, jak się nie mylę, jest wypowiadana tak samo jak germańskie, nordyckie Jotun. Jeżeli się nie mylę, że tak się to wypowiada. No i niektórzy też spekulują, ponieważ w staroangielskich mitach giganci byli takimi pradawnymi budowniczymi, którzy właśnie rzeźbili lądy, no i w sumie to też odpowiada temu mitowi, że Minas Tirith chociażby jest wyrzeźbione z kości ziemi. No i tak, żeby jeszcze potwierdzić, że to słowo ent wywodzi się właśnie ze staroangielskiego, no to jest informacja o tym w liście do pani Catherine Farrer i Tolkien tam napisał: jak to zwykle u mnie bywa, wyrośli oni raczej ze swojej nazwy niż na odwrót. Zawsze czułem, że coś trzeba zrobić z tym szczególnym staroangielskim słowem ent, oznaczającym olbrzyma lub potężną osobę z przeszłości, której przypisywano wszystkie dawne dzieła. Jest też możliwe, że słowo ent ma swoje korzenie w gotyckim słowie ant, ale niestety nie jestem specem od języków i nie potwierdzę tego oraz nie biorę odpowiedzialności, że jakiekolwiek z tych słów wypowiedziałem poprawnie. Tak więc jako podsumowanie mogę stwierdzić, że mimo iż olbrzymy nie pojawiły się w innych dziełach uznawanych za kanon, nie należy ich odrzucać. Zaliczane są do tzw. Earthlings, czyli stworzeń Ardy, które żyły sobie na tej ziemi od momentu, gdy Valarowie skończyli pracę, no i nie ma dowodów na ich konszachty z Morgothem. Można śmiało powiedzieć, że olbrzymy są protoplastami entów, ale niestety dalej w książkach właśnie jest o nich głucho i powtarzam, nie zmienia to faktu, że olbrzymy dalej tam mogą sobie gdzieś być, wysoko w górach mglistych i dalej sobie grają w piłkę nożną i z radością zrzucają te wielkie skały na stoki górskie. I cóż, liczę, że nie brzmiało to zbyt chaotycznie, ale jak mówiłem na początku, to jest taka bardzo luźna dywagacja na temat tych skalnych olbrzymów. I już raczej nic więcej o nich powiedzieć nie mogę, zatem zapraszam do dyskusji w komentarzach i do usłyszenia już wkrótce.